Tematem naszego dzisiejszego briefingu prasowego jest projekt realizowany w sposób ogólnopolski, projekt ustawy tak zwanej renty wdowej. My rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod projektem tej ustawy ze względu na fakt, że poprzedni projekt, który został złożony w trybie poselskim, został zamrożony przez marszałek Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Lewica w Włocławku włącza się w zbiórkę 100 tysięcy podpisów pod projektem tej ustawy. O szczegółach naszego ogólnopolskiego pomysłu powie przewodniczący naszej organizacji Krzysztof Kukucki. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę podkreślić ten obywatelski charakter zbiórki podpisów. To jest obywatelski projekt ustawy. Ten charakter obywatelski też nie jest przypadkowy. Chcemy namówić wszystkie funkcjonujące organizacje, mieszkańców, niezależnie od poglądów, niezależnie od przekonań, do tego słusznie społecznego projektu. Projekt zakłada, że osoby, które przeżyły ze sobą często całe życie albo większość swojego życia, kiedy pozostają same, bo partnerzy, współmałżonkowie odchodzą do lepszego świata, mogą skorzystać z propozycji, którą tutaj składamy, czyli skorzystać z 50% renty, emerytury drugiego ze współmałżonków, zachowując prawo do wyższej emerytury jednego z nich. Na dzień dzisiejszy ten projekt dotyczy 1,5 miliona Polek i Polaków. Na dzień dzisiejszy, w momencie, gdyby dzisiaj tą ustawę podpisał prezydent, po wcześniejszym uchwaleniu przez Sejm i Senat, 1,5 miliona Polek i Polaków skorzystałoby z zapisów tej ustawy, dając im możliwość, czy tam dodatkowe środki na normalne, codzienne funkcjonowanie w tych coraz trudniejszych jednak czasach, szczególnie dla emerytów i rencistów. Jesteśmy o tym przekonani, że społecznie jest to projekt łączący, taki, który jest, tak jak powiedziałem, ponad podziałami politycznymi. My zapraszamy wszystkich. Rozpoczynamy dzisiaj we Włocławku zbiórkę tych podpisów. Jestem przekonany, że w całym kraju te 100 tysięcy podpisów, a pewnie dużo, dużo więcej, uda nam się zebrać, a przez to Sejm szybko przystąpi do pracy nad tym projektem ustawy. Dziękuję. Ja jeszcze chciałbym może tak dodać do tego, co powiedział pan prezydent, że ustawa renty wdowiej w znacznym stopniu ułatwi w chwili obecnej, w tych trudnych czasach, wszystkim, powiedzmy, lepsze życie, bo jeśli jeden z partnerów odchodzi, bądź to mężczyzna, bądź kobieta, to ten drugi współmałżonek, który zostanie na tym łez-padole, będzie miał lepszą sytuację finansową, ponieważ będzie mógł skorzystać z tego świadczenia tego współmałżonka, który odszedł. Więc dla przykładu, jeśli ta osoba, która pozostała, będzie miała emeryturę 4000 zł, a ten osobnik, który odszedł, współmałżonek, miał 2000, to z tych 2000 1000 zł przechodzi na tego współmałżonka, który pozostał. Więc to jest 50%. Niejednokrotnie te koszty utrzymania po śmierci współmałżonka są bardzo duże, ponieważ oboje gospodarowali tym swoim budżetem, a w danej sytuacji zostaje ten człowiek osamotniony i ponosi potężne koszty związane i z pochówkiem, i z innymi obciążeniami, które pozostają we wspólnym gospodarstwie, ta sytuacja znacznie ułatwi sprawę. Sądzę, że to jest naprawdę duży plus, jeśli chodzi o utrzymanie w tak trudnych czasach. Uważam, że większość społeczeństwa powinna się do tego projektu obywatelskiego przychylić i po prostu pomóc nam w zebraniu tych podpisów po to, żeby poprawić tą sytuację ekonomiczną tych pozostałych osób. Można? Tutaj kolega wiceprzewodniczący powiedział o
podał kwoty. Najczęściej jest tak, że to kwoty emerytur. Najczęściej jest tak, że to kobiety pozostają, a mężczyźni niestety statystycznie częściej odchodzą pierwsi, ale to kobiety mają niższą emeryturę i one zostają z tymi niższymi świadczeniami i wtedy muszą same uporać się ze wszystkimi kosztami codziennego życia. Dlatego uważamy, że tym bardziej dla kobiet byłaby to korzystna, jest to korzystna propozycja. Poza tym uważamy, że ta nasza propozycja jest bardziej przejrzysta niż obecnie dawane, rozdawane przez rząd trzynastki, czternastki, piętnastki i cokolwiek jeszcze by mogło być, ponieważ jest to... Te wszystkie świadczenia zależą od rządzących. Albo dadzą, albo nie dadzą. Natomiast jeżeli byłaby to ustawa, to bez względu na to, który rząd, jaki rząd mamy, kto rządzi w kraju, to byłoby ustawowo dla każdego seniora. Szanowni Państwo, od najbliższej środy, co tydzień, zapraszamy wszystkich chętnych do siedziby Nowej Lewicy na Kościuszki 12. Prosimy również o komunikowanie się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zapraszamy na fanpage Lewica Włocławek. Tam jesteśmy również dostępni. Każdy, kto by chciał poprzeć tą inicjatywę, pomóc zbierać podpisy, może się w ten sposób z nami skontaktować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i myślę, że wspólnie tą ważną społecznie ustawę uda się przedstawić pani marszałek Sejmu, a dalej już wszystko będzie w rękach parlamentarzystek i parlamentarzystów. Myślę, że też duże poparcie w Sejmie i w Senacie ten projekt ustawy uzyska. Niestety Prawo i Sprawiedliwość tak starało się skierować nasze myślenie, że związek partnerski kojarzy się tylko i wyłącznie ze związkiem dwóch osób tej samej płci. To jest doskonały przykład na to, że niestety instytucja związków partnerskich również przydałaby się do tego, żeby ją wdrożyć w życie w przypadku tej ustawy. Niestety nie ma możliwości, żeby osoby pozostające w tym nieformalnym związku partnerskim mogły po sobie według naszego polskiego prawa tą emeryturę, to świadczenie dziedziczyć. Także kolejnym krokiem, gdy opozycja przejmie władzę w kraju, byłoby wdrożenie rozwiązań związanych ze związkiem partnerskim, chociażby po to, żeby w takich przypadkach przepraszam, te osoby nie były pokrzywdzone. Ale niestety prawo polskie jest dzisiaj takie, jakie jest, więc ten projekt ustawy dotyczy osób pozostających w formalnym związku małżeńskim.